Kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2015 roku. Chciałbym w trochę inny sposób odnośnie do tego, że realizowane w co roku w mieście Grudziądzu jest kilkadziesiąt wyroków eksmisji bez prawa do lokalu socjalnego. W zasadzie to miasto tworzy pewne zręby prawne dla ochrony dóbr zwierząt, dbając o ich los, o ich bezpieczeństwo, tworząc warunki, natomiast nie myśli oczywiście o mieszkańcach, o osobach, które wyprowadza się wprost na ulicę. I taka refleksja, mi się wydaje, w tej sytuacji jest konieczna. Jest konieczna, dlatego że z roku na rok będzie nam przybywało kilkadziesiąt osób bezdomnych. Z podjęcia tego typu uchwał przez Radę Gminy wynika z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt. To też może przedstawić swoją refleksję lokalu socjalnego. Wydawane są przez niezawisłe sądy, panie radny, także gmina tutaj nie może... Ja bym bardzo prosił, panie radny, żebyśmy nie wchodzili w polemikę. Tak, jeszcze chciałbym dodać, że podczas prac Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny, w których uczestniczył pan radny, była przedstawiona podczas ostatniej pracy komisji, była przedstawiona sytuacja osób bezdomnych w Grudziądzu i sytuacja ta wygląda w sposób, no bardzo, jest bardzo dobra, tak, krótko mówiąc. Mam taką uwagę do młodego pana radnego. Szanowny panie, rozpoczyna pan karierę radnego i chce pan już radnym zamykać usta. Bardzo złą propozycję pan rzeczy. To nie jest, panie radny, zamknięcie ust radnym. Do rozmowy na temat projektów uchwał są komisje, a taki populizm, jaki tu jest szerzony, myślę, że należy skończyć. Chciałbym, żeby radni opozycji złożyli mandaty wprost? Może będzie zarządzać. Szanowni Państwo, ja bardzo bym prosił z szacunku do tego organu, żebyśmy się zachowali poważnie. Bardzo proszę. Sytuacji, żeby radny, który jest od dwóch miesięcy radnym, nas pouczał. Znaczy bardzo prosiłem o przewodniczącego.